Rozpoczynamy 34 odcinek Q&A. gdzie mieszkasz? W Bloku? Luksemburg czy Litwa? Luksemburg Siema, Siemanko. Czemu jestem taki głupi? Bo w ten sposób stajesz się mądrzejszy. Dawid Kubacki czy Jakub Wolny, Dawid Kubacki? Wiesz, dlaczego Jakub Wolny ma na nazwisko wolny? Nie wiem. Ma tak na nazwisko, bo nie ma dziewczyny. Aha. Kolega ze szkoły tak mi powiedział Aha. Wolisz mnie czy Zimona Kozaka? Ciebie. Szwecja czy Rumunia? Szwecja. Lubisz Dawida Kubackiego? Toleruję go. Czy chciałbyś mieć chłopaka? Nie. Ja mam takiego kolegę w szkole, co chciałbym mieć chłopaka. Aha. To nie ten kolega, który mówił, dlaczego Jakub Wolny ma na nazwisko Wolny. Rozumiem. Lubisz Zimona Kozaka? Akceptuję go. Jaką skocznię chciałbyś w 4 Szczyrk HS106. Ukradłeś coś? Nie. Lubisz Finlandię wódkę? Tak. Czego ja tak dużo zadaję pytań? Bo w ten sposób zgaszasz swoje emocje. Lubisz emigrantów? Nie. No u mnie w desio 4 radik żaparów wygrywał. Fajnie. Nara. Na razie. Słuchasz o Hemingwaya? Nie. Na jakim profilu jesteś w liceum? Nie jestem w liceum, jestem w technikum. Na zawodzie technik-handlowiec. Umiesz gotować? Tak. Miałeś pasek w trzeciej gimnazjum? Nie. Być w Rzeszowie? Tak. Jak myślisz, Kamil pokona jego w klasyfikacji? Może pokonać. Co sądzisz o wynikach wyborów? Sądzę, że są odpowiednie. Mieszkasz w, blo w bloku czy w domu? W bloku. Stoch czy Małysz? Stoch. Paliłeś kiedyś? Nie. Lubisz turniej Raw AIR? Tak. Który turniej z pucharu świata lubisz najbardziej? Turniej 4 skoczni. Lubisz się uczyć? Nie. Sergiej Tkaczenko czy Antialto? Antialto. Anti Alto. Znasz Nurszata Tursuzanowa, z, z Kazachstanu? Nie. Real Madryt czy Barcelona? Real Madryt. Ile będzie odcinków QA? Nie mam pojęcia. To zależy od ilości pytań na następnych odcinkach. Która skocznia jest dla siebie najgorsza w realu? Wikersund. Która skocznia jest dla ciebie najlepsza w realu? Innsbruck. Najgorszy dla ciebie rok to 2018. Jaki kraj w skokach narciarskich lubisz najbardziej? Austria. Jaki kraj w skokach nie lubisz najbardziej? Kazachstan. Lubisz dzieci z klas pierwszych? Nie. Nie denerwujecie jakby ktoś przekinał ciągle? No niekoniecznie. Hał hał. Szczekanie. Najgorsza skocznia DSJ4 GAPA. Garmy partenkirchen y, Lubisz piwo bez alkoholu, czyli 0%? Nie. Na jakiej skoczni najbardziej chciałbyś skoczyć? Na szczyrku. Lubisz dentystę? Jeśli jestem na niego pozytywnie nastawiony, to tak. Lubisz lekarzy? Nie. Co byś dodał do DSJ5? Dużą ilość nowych skoczni, czyli tych, których nie ma w DSJ4. Włówczy basen, basen. Basen informatyka, basen. Religia basen, basen. Myjesz zęby, tak. Poprawka siódmego pytania. Widziałem na rejestracji napis XD. To napis na rejestracji. Aha! Miał, miał. Miałczenie. To tyle. Ok, dziękuję za zadane pytania. Wygram Buchar świata widzów? Może na jakiej skoczni wygrasz? Włochy czy Austria? Austria. Co tam? Wszystko gra. Lubisz mnie? Toleruję cię. Subskrybujesz mnie? Tak. Pa. Pa. Co sądzisz o bracie Pawła Kogisa na scenę muzyczną? To dobrze, że wrócił. Sądzę, że to jego dobry wybór. Jakie jest twoje nastawienie do osób LGBT? Nie za dobre. Co sądzisz o tym, że PiS wypłaca Izraelowi reparacje wojenne? Oj, nie mam zdania o tym. To według Ciebie byłby w stanie zagrozić prezydentorze Andrzeja Dudy? Nikt. Czy według Ciebie obniżanie belki w zawodach haru świata ma sens? Nie. Co sądzisz o turniejach takich jak Willen Gen 5? Są dobre. Czy według Ciebie 50 zawodników na liście startowej to mało, czy dużo? Dużo. Czy masz nietypowe zainteresowania? Tak. Jaki jest twoim zdaniem największy cheater w DeathJost 3, oprócz tej trójki? Oj, chyba poza tą trójką graczy to, takiego raczej nie ma. Ulubiony skocznie w grach DeathJost 2, Desio 3, Desio 4? Słowenia, Słowenia, Bad Mytendorf. Skoro DeathJost 5 nigdy nie wyjdzie, to dałoby się zrobić fanowską wersję? Tak. Dziękuję za uwagę. Następny odcinek Q&A za dwa tygodnie.